Cześć siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Poradnik Mechanior. Słuchajcie, ogólnie tego odcinka miało nie być. Nie miałem w planach nagrywania tej naprawy. A o co chodzi? Już Wam mówię. Słuchajcie, na tapecie dzisiaj Kia Carens trójeczka. To akurat jest dwulitrowa benzynka, 143 konie. Ale to akurat nie ma znaczenia. Auto, jak widzicie, taksóweczka korporacyjna. Ogólnie obsługuje kilku klientów z tej korporacji. Również trzy takie Carensy, między innymi dwie takie właśnie benzynki dwulitrowe i jednego diesla. I teraz tak. Dlaczego miałem nie nagrywać tego materiału? Ogólnie dlatego, że mam trochę roboty i słuchajcie, nie mam czasu w tym momencie, żeby nagrywać filmy, bo wiadomo, że to troszkę czasu zajmuje. Dłużej schodzi robota przy nagrywaniu, żeby to oczywiście wszystko miało ręce i nogi, żeby to jakoś w miarę było zjadliwe i fajne dla Was do obejrzenia. Ale jednak postanowiłem, że jednak zrobię z tego materiał. Ale dlaczego? Dlatego, że... A może nie będę tutaj teraz od razu przyspieszał. Słuchajcie, ogólnie co miałem tutaj zrobić? Może zacznijmy od tego. Miałem tutaj, słuchajcie, wymienić nagrzewnicę. No bo nagrzewnica już cieknie, już się leje po nogach. No i wiadomo, co się z tym wiąże. Z wymianą nagrzewnicy wiąże się w większości przypadków, no powiedzmy w 98 na 100 przypadków, wymagany jest demontaż kokpitu, demontaż deski rozdzielczej. No i tak też, słuchajcie, planowałem w tym przypadku, że będzie, tak już się psychicznie nastawiłem, że będzie demontaż kokpitu. I słuchajcie, tak mówię, tak już się nastawiłem na to psychicznie. Cały dzień mam poświęcony praktycznie na tą naprawę. Tu jeszcze mam jakieś inne tam pierdółki, ale to akurat taka grubsza rzecz, od której zaczynam. I słuchajcie, no, pokażę Wam ogólnie, jak wygląda tutaj nagrzewniczka nowa w tym aucie. To klient sobie akurat tą nagrzewniczkę sam kupił. Zobaczcie. Ogólnie nagrzewniczka jako taka nie jest duża. No, przewody trochę pozawijane, wchodzą za boks mieszalnika, więc ogólnie dostęp bez zdejmowania deski rozdzielczej, no, jest mocno utrudniony, bo tak naprawdę, żeby to zrobić no, porządnie, no, w sensie zgodnie z wytycznymi ze sztuką, powiedzmy w 100%, no to rzeczywiście wymaga to zdjęcia całej deski rozdzielczej, całego kokpitu, wymaga zdemontowania boksu, żeby dostać się do tutaj mocowań i żeby wymienić te rurki. Ale słuchajcie, jestem zdania, że oczywiście pracę należy sobie ułatwiać, oczywiście w miarę możliwości, no i oczywiście w taki sposób, aby nie było to ze szkodą dla jakości wykonanej usługi no i też nie lubię, znaczy lubię, preferuję taką naprawę, żeby to po prostu, jeżeli mamy sobie już ułatwiać, żeby to też również wyglądało estetycznie. Nawiązuję tu na przykład do naprawy wymiany klap nawiewu w Peugeotie 407, gdzie ja akurat zdejmowałem kokpit do wymiany tych klap, ale istnieje oczywiście, tak jak zdążyliście oglądać ten film, ci, którzy oglądali, no to wiecie, że jest możliwość również wycięcia. W boksie są giganci, którzy wycinają po prostu w boku mieszalnika, gdzieś tam sobie odmierzają punkty i wycinają sobie kawał plastiku z mocowaniami i wyciągają przez dziurę te klapy, wymieniają sobie z jednej, z drugiej strony. Dla mnie ogólnie to jest rzeźnia, rzeźbiarstwo. No mówię, jeżeli ktoś to dobrze zrobi, no to spoko, nie wnikam. Ale ja na przykład nie chciałbym mieć czegoś tak w taki sposób tej akurat naprawy wykonanej w swoim aucie. I dlatego też, znając wcześniej oczywiście tą metodę z wycinaniem, jednak wolałem po prostu zrobić to no, profesjonalnie, czyli po prostu, mimo tego, że jest dużo więcej roboty, ale przynajmniej wiem, że nic tam nie odpadnie. Później trzeba lutować, spawać te plastiki, kleić, nie wiadomo co tam jeszcze, jakieś wzmocnienia robią, a też nie jestem zdania, że idealnie osiowo też się nie uda tego akurat zrobić w tym aucie.
Ale tu ogólnie chodzi teraz o co innego. Chodzi o to, że jeżeli można sobie ułatwiać pracę, to trzeba. I słuchajcie, w tym momencie ja już tu mam częściowo, zobaczcie, rozebrane tutaj dojście do nagrzewnicy. Zdjęta jest, słuchajcie, tutaj ten cały ten plastik, tutaj te całe, słuchajcie, te panele z przodu, no tak, żebym tutaj miał w miarę fajny dostęp i widoczność do nagrzewnicy. No i zobaczcie, tak jak widać, tutaj, zobaczcie, nagrzewnica już cieknie. Widzicie, tu już jest wszystko mokre, tu już się leje na nogi, tu już jest plama i wszystko tutaj nam zacieka na podłogę. No i teraz tak, te rurki, które widzieliście, akurat w tamtej, teraz tym zamienniku, tej nagrzewnicy, którą klient tutaj sobie kupił, te rurki są oddzielnie od nagrzewnicy. Tutaj w tej nagrzewnicy są lutowane, jak widzimy, górna i dolna są lutowane i są w całości. No i tak naprawdę, żeby to zdemontować, no to musielibyśmy po prostu, wiadomo, zdjąć cały kokpit, dostać się do boksu mieszalnika i z całym boksem mieszalnika odjechać do tyłu, czyli fizycznie go po prostu zdemontować, ponieważ te rurki tutaj, które idą na zasilanie, powrót płynu chłodzącego z układu, one bardzo głęboko tam wchodzą, w tamtą stronę, tutaj przy międzygrodzią a mieszalnikiem, głęboko jeszcze wchodzą w tamtą stronę, w prawo, w głąb i dopiero później odbijają w stronę komory silnika. No i w tym momencie bez tego właśnie demontażu, tego boksa, kokpitu, no to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale słuchajcie, doszedłem do wniosku, że tutaj rzeczywiście bez uszczerbku na jakości wykonanej usługi bardzo łatwo możemy sobie ułatwić pracę i zaoszczędzić kosztów, no głównie klientowi, bo słuchajcie, klient płaci nam za roboczą godzinę, czy tam ewentualnie za stawkę, którą sobie tutaj zaśpiewaliśmy, mechanik sobie zaśpiewał za wymianę takiej nagrzewnicy. No i teraz słuchajcie, teoretycznie tak naprawdę każdy może sobie tą nagrzewnicę wymienić, znaczy w praktyce może sobie wymienić sam w domu przy użyciu, powiedzmy, tam prostych narzędzi. W teorii, to tak jak mówię, jest kupa, masa pracy, cały dzień roboty. No i chciałbym Wam teraz zademonstrować, jak wykonać tą pracę, jak wykonać wymianę tej nagrzewnicy w taki sposób, żeby jakościowo praktycznie nie odbiegała w ogóle od, powiedzmy, oryginału, a po prostu, żeby był dużo łatwiejszy po prostu proces wymiany tej nagrzewnicy. Dobrze, słuchajcie, ja tu się teraz trochę rozgadałem, ale teraz do rzeczy. Zobaczcie, o co chodzi. Ogólnie sama nagrzewnica, słuchajcie, jak możemy sobie zaobserwować, zobaczcie, ona tu już chce nam wychodzić z boksa. Widzicie? Ona jest po prostu włożona i tak naprawdę nic jej nie trzyma. Nie jest niczym przykręcona, więc zobaczcie. Więc po prostu jest, teoretycznie, gdybyśmy tam już mieli, powiedzmy, wyciągnięte razem z tym boksem, to ona po prostu sobie fajnie sama wychodzi. I teraz tak, jaki jest plan? Plan mam po prostu taki, że słuchajcie, jak chciałbym Wam ułatwić tą robotę? Słuchajcie, plan jest taki, że ja będę tak ciął rureczki w tym miejscu, no gdzieś tu lub tu, jeszcze nie wiem dokładnie, zaraz zobaczymy. Obetniemy sobie te rureczki, nowe rureczki, które mamy razem z nową nagrzewnicą. Oczywiście, słuchajcie, też tniemy, słuchajcie, w tym miejscu, tak żeby po prostu one były równo, przylegała nowa rureczka, przylegała nam tutaj z tą starą rureczką, która zostanie. Te rurki są zdrowe, tutaj się z nimi nic nie dzieje. I słuchajcie, jeżeli zrobimy sobie czoło do czoła, czyli praktycznie w miejscu cięcia, gdzie wywalimy tą starą rurę, zastąpimy to nową, z nową nagrzewnicą, one będą praktycznie przylegały do siebie. Mam w planach połączyć te dwie rurki wężem gumowym, no z dużym naddatkiem, no i oczywiście sobie skręcimy tutaj obejmami mocno i słuchajcie, nawet nie ma potrzeby robienia, zagniatania jakichś kołnierzy tutaj na końcówkach, no bo tu w tym momencie tak naprawdę nic nam tego węża nie zepcha z tej rurki, więc nie ma takiej potrzeby.
Wystarczy tylko i wyłącznie, że po prostu dobierzemy sobie średnicę węża idealnie do rurki. No i słuchajcie, w tym momencie, tak jak mówię, zostają tutaj króćce starych rurek. To wszystko wysuwamy, wywalamy, no i montujemy nową nagrzewnicę. Tutaj oczywiście jest taki system wyżnowej w zamienniku, że tutaj do moringi są takie specjalne obejmki, co zaraz Wam pokażę. I zastępujemy je tymi. Oczywiście to też musimy sobie wyciąć. Co jeszcze? Aha, no od czego zaczyna... Aha, jeszcze co? Jak już będę miał... znaczy inaczej, przed przecięciem rurek... Oczywiście zobaczcie, ja już sobie tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj już sobie zaślepiłem, słuchajcie, zobaczcie, kleszczami rury zasilające, rurę zasilającą i, znaczy węże zasilające, wąż zasilający i wąż powrotu płynu chłodzącego. Tu i tu zaślepiłem sobie kleszczami. Dałem po dwa kleszcze na każdego węża, także dla pewności, że po prostu mam pewność, że w tym momencie płyn chłodniczy nam nie będzie tutaj z silnika, z układu chodzenia zasuwał dalej na nagrzewnicę. I wystarczy, że po prostu sobie tylko z nagrzewnicy spuścimy płyn. No i będziemy sobie komfortowo bawić się w wymianę. Jak spuścimy sobie płyn z nagrzewnicy, oczywiście nie będziemy tutaj lali po podłodze, nie będziemy tu robić gnoju. Słuchajcie, mamy w planie tutaj sobie gdzieś w najniższym punkcie nawiercenie małego otworu i do naczynia sobie spuścimy, słuchajcie, tutaj już elegancko ten płyn, który tutaj nam zalega w przewodach, w nagrzewnicy, spuścimy sobie do naczynia, no i w tym momencie mamy fajny komfort pracy. No i tak, także mówię, w tym momencie zaczynam sobie od nawiercenia otworu, tutaj w tym dolnym punkcie spuszczamy płyn, no i będziemy się brali za ciachanie rurek. No dobrze, więc jak już mamy przygotowane naczynie, to bierzemy się za odwiert. Musimy nawiercić niewielki otwór. No. Chyba trzeba będzie zrobić jeszcze jeden otworek, bo podciśnienie trzyma nam ten płyn. Nie wiem, czy u góry nie będę musiał sobie jednak zrobić odwiertu również. Wezmę chyba jakąś szmatkę w razie czego. Nawiercimy sobie jeszcze dziurkę w górnym punkcie i tak to idzie do wyrzucenia, wtedy może nam chlupnie tak od góry gdzieś. O, teraz poszło. Płyn się leje do naczynia. Poczekamy, aż nadmiar sobie spłynie. Już coraz mniej go leci. Końcóweczka. Dobra, poczekamy chwilkę, aż to spłynie do końca i zaraz będziemy się brali za zacięcie rureczek. Jeszcze muszę sobie pomyśleć, czym to przeciąć. Dobra, myślę, że naczynko możemy sobie już zabrać. Co miało skapać, to już skapało. Wszelki wypadek sobie jeszcze szmatkę podłożymy. Ok. No i teraz tak. Mam taką piłkę. Zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze widać. Taką jak kiedyś
na filmach, w ciastach, w tortach przemycali do więzień. Spróbujemy sobie taką piłeczką. Trochę tutaj jest słaby dostęp, ale spróbujemy sobie tą piłeczką tutaj przeciąć. Aha, tutaj jeszcze nie wspomniałem, że słuchajcie, te dwie rurki, tutaj jest właśnie taki plasticzek. Zobaczcie, tak jakby osłonka tych rurek. Ja sobie musiałem ten plasticzek odgiąć, trytytką sobie złapałem do kolumny kierowniczej. Ale to dlatego, że z tamtej strony, z tyłu, od strony między grodzią a boksem, ten plasticzek jest jakoś tam przykręcony. No i w tym momencie nie jestem w stanie go zdemontować, a nie chcę go po prostu połamać, więc sobie go tutaj odbiłem, złapałem na trytytkę, a później z powrotem sobie go zamontujemy. Dobra, to co, próbujemy to przeciąć. Ciekawe, czy się uda, czy ja w ogóle dojdę z tym. Okej, myślę, że gdzieś tutaj, w tym miejscu, o, czy tutaj będzie ok. Spróbujemy sobie dwie naraz przeciąć. No dobra, słuchajcie, rurki przecięte. No teraz chwila prawdy. Zobaczymy, czy to będzie chciało wychodzić. Idzie. Wyszło. Wyszła na grzewniczka. Także słuchajcie, eureka. No zobaczcie, tu już dosyć mocno ciekło. Już to było nieciekawie. No i dobra, słuchajcie, i teraz co, szykujemy sobie tą na grzewniczkę. Widzę, że wszystko powinno pasować. Teraz tylko cały szkopuł tkwi w tym, żeby po prostu dobrać sobie odpowiednie średnice węża i odpowiednio, słuchajcie, dociąć te rureczki. Tą rureczkę i tą rureczkę. To już na zewnątrz, to już to nie będzie stanowiło większego problemu. Także tak to wygląda. Aha, no i oczywiście jeszcze tutaj musimy sobie wnękę tu oczyścić, zobaczcie, bo pełno tam jest syfu. Musimy sobie tam wjechać szmatką, zmywaczem, także umyjemy sobie gniazdo
gniazdo tutaj na grzewnicy, żeby tam już nam nic nie parowało na szyby, bo tutaj klient się akurat bardzo mocno skarżył na to, że bardzo mocno parują szyby. No to akurat jest normalne przy rozstrzelnionej na grzewnicy. No i było bardzo słodko w aucie, bo słodziutki zapach płynu chłodniczego roznosił się aromatycznie po całym wnętrzu auta. Dobra, spróbujemy sobie teraz dociąć, słuchajcie, dociąć rureczki. Więc musimy sobie je teraz odmierzyć. Oczywiście nie musi to być co idealnie co do milimetra. Ja sobie gdzieś tu nawet dosłownie przed samą naklejką obetnę. Węża oczywiście już sobie jakiegoś tutaj znalazłem, powinien pasować. Kwestia teraz tylko docięcia rurek, no i montażu tego wszystkiego. Ok, mamy ładnie dociętą rureczkę. Jedna. I teraz tutaj to kolanko jeszcze musimy sobie przygotować. Troszeczkę też sobie utniemy więcej, żeby troszkę minimalnie było luzu. Gdzieś tutaj. Ok, jeszcze przyrównamy. Będzie dobrze. I dobra. No i jest. Rureczka docięta. Zostało nam tylko, no zobacz, tu są te klamerki i o-ringi, które będą nam tutaj spinały te, słuchajcie, przewody z nagrzewnicą. One tak dosyć mocno pasownie, widzę, wchodzą. Nie wiem, czy tam delikatnie trzeba będzie poprawić fabryki. Delikatnie trzeba będzie chyba podszlifować tutaj, bo wchodzi strasznie ciasno. Delikatnie tu pilniczkiem sobie albo papierkiem sobie przejadę. Oczywiście będę musiał jeszcze zgradować sobie tutaj już nie, ale tam od strony auta w środku będę musiał sobie tutaj zgradować troszeczkę, czyli oszlifować tutaj po cięciu naszym tutaj krawędź, żebyśmy tam nie mieli żadnego zadzioru, żeby ładnie nam tutaj wchodziła rureczka. Ok, coś takiego. No dobra, działamy. W razie bierzemy się za wstępne montowanie króćców, tylko tak, słuchajcie, ogólnie jakość tutaj połączeń, wykonania połączeń, tego całego tutaj odlewu, no pozostawia, powiem wam, trochę do życzenia. Tym bardziej, że tutaj w tym miejscu będzie doszczelniał tutaj na tym króćcu o-ring. Ja oczywiście tutaj musiałem sobie dookoła troszeczkę to oszlifować delikatnie papierkiem ściernym, pilniczkiem, bo tutaj nie chciał ten króciec wchodzić w ogóle w gniazdo, jak i jedna rurka, tak samo druga, ale teraz już wchodzi. Ale słuchajcie, ja jak założę sobie już tutaj o-ringi na te króćce, to słuchajcie, przed samym montażem jeszcze sobie pociągnę, słuchajcie, lekko tutaj silikonem,
No bo jednak obawiam się rzeczywiście o to, że tutaj przez to, że jest takie, a nie inne wykonanie tego, no to może ta nagrzewnica tutaj na krótcach nam cieknąć. Dobra, słuchajcie, także tak, założymy sobie teraz te rureczki, przypasujemy sobie nagrzewnicę tam w jej miejsce, tam wcześniej jeszcze muszę wyczyścić tylko to gniazdo, bo jeszcze tego nie zrobiłem, w boksie mieszalnika, no i będziemy sobie powoli wszystko składać do kupy. Mam nadzieję, że to w ogóle będzie trzymać, bo tak trochę to licho wygląda. Dobra, tutaj nie ma znaczenia, którą stroną. Oczywiście będziemy sobie jeszcze musieli, słuchajcie, ponaklejać tutaj te gąbeczki doszczelniające. To sobie zaraz zrobimy tutaj naokoło nagrzewnicy, tak jak to te ma miejsce tutaj, zobaczcie. To doszczelnienie. Tak, to sobie zaraz zrobimy. Polało się trochę. Ja sobie płyn chłodniczy, słuchajcie, zaleję już jutro. Dzisiaj już nie będę zalewał. Niech to sobie zastygnie. Przynajmniej będziemy mieli pewność, że układ w tym miejscu będzie szczelny. Powiem wam, że patrząc na jakość tych połączeń, no to niestety nie mam pewności, czy to będzie szczelne. Dobra. No i dobra, zobaczymy teraz, czy te obejmki będą pasowały. Tylko teraz tak, jak to będzie w tą stronę, to damy sobie tak, żeby ewentualnie jeszcze miał możliwość dokręcić te obejmki. Jak już będzie na aucie, jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Czy to dokręcę już tu na zewnątrz, czy na aucie. Powiem wam, że ogólnie jakość to rzeczywiście trochę pozostawia do życzenia. Jakość wykonania tej nagrzewnicy. No ale cóż. Klient sobie kupił, no to montujemy, a co to z tego wyjdzie? Miejmy nadzieję, że to będzie szczelne. Dobra, delikatnie sobie tylko załapiemy, żebyśmy mieli jeszcze możliwość tutaj manewrowania tą rureczką, jedną i drugą.
Okej, wystarczy. No i dobra. Chyba wyglądają podobnie, co? Tylko kwestia po prostu przeregulowania rureczek. Dobra, wstępnie sobie zaraz to zmontujemy. Zobaczę, jak to będzie pasowało. Zobaczę, ile wężyka trzeba uciąć. No i sobie oczywiście tu jeszcze będziemy musieli, tak jak mówiłem, obkleić gąbeczkami. Dobra, idę wyczyścić boks z nadmiaru płynu. Dobra, słuchajcie, chodźcie, pokażę wam, co wykombinowałem. Także tak, nagrzewnica. Zobaczcie, ogólnie już jest przygotowana do montażu. Gąbeczki są ponaklejane. One są, te gąbeczki wbrew pozorom są bardzo istotne, ponieważ tutaj nagrzewnica musi być doszczelniona, żeby po prostu nie łapało nam gdzieś tak zwanego lewego zimnego powietrza. Całe powietrze, które zimne, które dostaje się z zewnątrz auta, musi przelecieć przez nagrzewnicę, żeby było ogrzewanie, żeby było w pełni sprawne, w pełni funkcjonalne. I po to są właśnie te gąbeczki doszczelniające. Słuchajcie, gniazdo, już tam wnęka jest wymyta, wyczyszczona. Tutaj, jak widzicie, zobaczcie, już mam przygotowane węże, obejmki. No i co, montujemy nagrzewnicę. No i będziemy sobie ją doszczelniać. Dobra. Ustawię tutaj, żeby się ładnie wszystko widzieli. No i dobra. Obejmki tutaj już mam na nagrzewnicy skręcone na gotowo. To sobie już tutaj spasowałem. Ok. No i dobra. I teraz zabawa. Że są bardzo pasowne, więc ciężko będzie troszeczkę je nasunąć. No ale tak, jeden już się udało. Nawet chyba muszę go troszeczkę, chociaż nie muszę go cofać, jest ok. Może minimalnie. Albo drurkę dopchnę. Z tamtej strony. Teraz druga. Kawałeczek po kawałeczku wchodzą. Okej.
No i dobra. Jest idealnie. No i dobra, fajnie. Teraz tylko zakręcić obejmki. Dokręcamy obejmeczki. No, także tyle. Także mam nadzieję, że przydał się Wam ten tutorialik. Mam nadzieję, że ktoś będzie z Was w swoim karensie, nie wiem w jakim aucie z grupy Kij, może być również takie podobne rozwiązanie z nagrzewnicą. Ale słuchajcie, zasada jest jedna. Zawsze warto przed jakimkolwiek zaczęciem rozbierania kokpitu zajrzeć sobie w okolice nagrzewnicy i widzicie, czasami takim w miarę prostym patentem można sobie bardzo łatwo po prostu mocno ułatwić pracę i zmniejszyć koszta, bo w tym momencie klient nie zapłaci za zdjęcie deski rozdzielczej, wymiany nagrzewnicy, byłby to koszt gdzieś, przypuszczam, około 1000 zł plus minus, ciężko powiedzieć dokładnie, w zależności ile by tutaj czasu zeszło, a tak zapłaci za taką wymianę. No myślę, że maksymalnie do 300 zł. No na pewno trzeba będzie płynu uzupełnić. Doliczamy jakieś tam wężyki, obejmki. Także myślę, że około 300 zł gdzieś może plus minus wyjść za taką usługę. No, także jak widzieliście, każdy z Was może sobie w taki prosty sposób to ogarnąć. Nie jest to jakaś wielka filozofia. Także ogólnie mówiąc, mam nadzieję, że pomogłem. Także trzymajcie się, cześć. No i dobrze, słuchajcie, mamy nowy dzionek, płyn chłodniczy zalany, nagrzewniczka, układ chłodzenia odpowietrzony. No i zobaczcie, suchutko, nic nie kapie, szyby nie parują, auto już sobie porządnie sobie zagrzałem. Temperatura, jak widzicie, 90 stopni. Można się hajcować.